Cześć kochani, słuchajcie, zbliża się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O! Ja sam jestem związany z orkiestrą chyba, nie wiem, chyba od 20 lat, bo jako już dzieciak biegałem z puszką, nastoletni chłopak. Chciałem po prostu w tym roku również dołożyć swoją cegiełkę. I będzie to, uwaga, uwaga, nieco innego, tylko mój taki osobisty artefakt. Mianowicie czapeczka z filmu Proceder. To jest czapka, w której nagrywaliśmy kilka ostatnich scen. Bardzo mało używana, ze względu na to, że jest dla mnie bardzo ważna. To jest dokładnie taka sama czapka, w jakiej Tomek grał swój ostatni koncert. Także tą czapeczką chcę się podzielić, bo lepiej się dzielić, niż trzymać wszystko dla siebie. A również taka oto bluza Proceder. Takiej zdaje się, takich już nie produkują, więc to jest jedna z ostatnich. Mogę ją podpisać, jak ktoś tam będzie chciał, oczywiście nie ma problemu. I chciałem powiedzieć, że słuchajcie, moim zdaniem nie ma nic piękniejszego niż pomagać, po prostu z serca pomagać innym ludziom. Tak się złożyło w tym roku, że połowę Wigilii spędzaliśmy w szpitalu, bo mój tato był w szpitalu. I tam słuchajcie, na sali, na której leżał połowa sprzętu, była ufundowana przez WOŚP. Także nie wiem, czy jest coś piękniejszego niż po prostu pomagać innym ludziom. A także, jako że jestem z Gdańska, to chciałem dedykować swoją cegiełkę pamięci Pawła Adamowicza i mam nadzieję, że w tym roku po prostu zbierzemy tyle pieniędzy, że ufundujemy kolejne po prostu nie wiadomo ile sal szpitalnych i pomożemy nie wiadomo ilu dzieciom i dorosłym i w ogóle wszystkim. Także słuchajcie, licytujemy, ja sam też oczywiście będę się dokładał do WOŚP-u, będę tym na pewno na Instagramie informował, żeby nikt absolutnie nie zapomniał o tym, żeby do tej fantastycznej inicjatywy dołączyć. Licytujemy. Czapeczka i bluza może być wasza. Powodzenia! www.aukcjewosorg.pl. Nie czekaj na dzień finału, pomagaj już dziś!